We wtorek 28 lutego zespoły Wigier Suwałki oraz Arki Gdynia spotkały się na Zarzeczu, aby stoczyć bój o miejsce w półfinale Pucharu Polski. Oba zespoły w pierwszym składzie pojawiły się na murawie przy wrzawie kibiców na trybunach. Już po pierwszym gwizdku zawodnicy Wigier pokazali, że nie będą łatwym przeciwnikiem. Przez pierwsze kilkanaście minut inicjowali większość akcji. Około 30 minuty meczu siły nadal były wyrównane, choć biało-niebiescy zaczęli grać bardziej defensywnie. Pierwszy cios padł w 37 minucie, gdy podczas kontrataku Arki suwalski obrońca Wacław Cwerna heroicznie rzucił się na piłkę, odbijając ją ręką, co skutkowało rzutem karnym. Mateusz Szwok bezbłędnie wykonał jedenastkę. Dalej nie było lepiej, mimo dobrze konstruowanych akcji brakowało wykończenia. Kilka akcji ze strony Wigier nie przyniosło oczekiwanego rezultatu. Kolejna bramka padła w 68 minucie po stałym fragmencie gry. Piłkarze Wigier nie upilnowali Rafała Siemaszko, który głową pokierował futbolówkę w okno bramki. Trzeci gol w 92 minucie po błyskotliwej akcji zdobył dla żółto-niebieskich Dariusz Formella, zamykając pulę goli w tym spotkaniu. Zawodnicy Wigier po meczu z wynikiem 0-3, kilkoma dobrze zbudowanymi akcjami i bramką zespolonego na koncie, pożegnali się z kibicami, którzy wiernie zagrzewali ich do walki do ostatniej sekundy spotkania. A oto jak podsumowali spotkanie trenerzy obu drużyn. Wygraliśmy 3-0 i to na pewno nas ustawia w bardzo dobrej sytuacji przed meczem rewanżowym, ale chcę podkreślić, że to był bardzo trudny mecz. Graliśmy z bardzo dobrze zorganizowaną drużyną i ciężko nam było. Ten mecz nie był przez cały dzień pod nasze dyktando. Drużyna gospodarzy miała swoje sytuacje, nie wykorzystała ich. Myśmy dzisiaj byli bardzo skuteczni. Wygraliśmy różnicą 3 bramek. Na pewno nas to cieszy. Jeszcze jest rewanż. Tutaj nikt już nie jest w Warszawie. Na pewno tutaj duże pochwały dla drużyny Wigier, bo naprawdę jest to niezły zespół. Najważniejsze w piłce, aby być skutecznym, aby to, co się stwarza, wykorzystać i na pewno to dzisiaj Arka zrobiła tutaj w meczu w Suwałkach. My oczywiście w tym planie na to spotkanie przede wszystkim chcieliśmy dużo utrzymywać się przy piłce, jeżeli chodzi o środek pola i tutaj liczyliśmy też, że uda nam się stworzyć tych kilka sytuacji. Też tak było momentami, były te sytuacje, stworzyliśmy je z początku spotkania, troszeczkę szkoda, że zabrakło tej dokładności. Natomiast ja też i dziękuję oczywiście kibicom. Trener słusznie powiedział, jest jeszcze rewanż, oczywiście pojedziemy, chcemy jeszcze to drugie 90 minut dobrze się pokazać w Polsce i tak jak mówię, troszeczkę wyciągnąć wnioski z tego pierwszego naszego, co by nie było, spotkania na wiosnę. Rewanżowe spotkanie odbędzie się w Gdyni na początku kwietnia. Dziękuję.